Joplin, jadę na Petro wykąpać się. Jest tu taki sam duży truck stop jak na Iowa 80, więc pewnie już milion razy widzieliście, milion razy wiecie, o co chodzi. Sobie wjadę, chyba sobie nawet tutaj zaparkuję. Będę miał blisko pod prysznic. Wielki, wielki, wielki truck stop. Nie można mówić, że jest mały, ze sklepem, ze wszystkim. Wszystko tu można kupić, czapki, wszystko, 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 buty, wszystko. Tu są pralnie. Sala telewizyjna. No ja mam prysznic numer 6. Kurde, 12-13. Osiemnaście prysznic. Szóstka jest tu. A otwiera się to w ten sposób. Robi się tu. Otwórz drzwi. I ciach. Duży, duży, duży. Duży prysznic. Ładny, duży prysznic. Wszystko jest, pełno ręczników. Luksus, można powiedzieć, jak na truck stopy. Czego tu więcej chcieć? Idę się kąpać. Dobra, wykąpałem się, wychodzę stąd. Ogólnie wam powiem, że ja tu nie kupuję nic, ponieważ jest tu wszystko drogie. A więc taki pas kosztuje tutaj 29 dolarów. Taki pas kosztuje 12 dolarów. Więc ja tu nic nie kupuję, bo to jest wszystko drogie. Jeżeli mam tam jakieś punkty, nie? To wtedy tak, pokażę wam inny sklep, o wiele lepszy, z cenami. Wychodzę stąd. Tu jest ładnie zrobiony Peterbilt. A kto wie, czy to był robiony tu. Ładny.
Dobra, ja spadam, panowie i panie. Tu zaparkowałem naprzeciwko, a na po drugiej stronie ulicy jest Chrome Shop Ford State, czyli Mafia. I tam są już normalne ceny, nie? Ja się ładuję i pojadę tam. O, właśnie tutaj po drugiej stronie. Tylko się przejeżdża przez ulicę. Jest normalnie drugi Chrome Shop. Tu już jest z cenami o wiele lepiej, nie? Że się tu chyba nie zmieszczę. Że się tu chyba kurwa nie zmieszczę. Wielkość w sumie trochę mniejsza od tamtego, ale też tu wszystko mają. W ogóle to po co ja idę? Aha, chciałem zobaczyć pasy. Po ile są? Potrzebuję coś wymienić pasów. Zobaczymy, co tutaj jest z pasami grane. Nie. Też dużo. A może teraz już pasy tyle kosztują? No właśnie. A to już kosztuje 48. A to mi jest potrzebne. Bo ja to lubię. Jedną bym sobie mógł kupić. Powiem wam szczerze, że to wytrzymało mi długo. 48, zobaczymy. Nie wiem, czy mi się chce to kupować teraz. Co tu jeszcze mają? Po ile są te gumki? Karton gumek. To nie są gumki. Dobra, ja sobie tu popatrzę po cenach. Spokojnie. Ale za mnie widzicie. Ten sklep jest inny trochę. No, czykolwiek też można tutaj coś pokombinować. Dawno nie kupowałem pasów, to nie wiem. Muszę się zorientować, czy to są normalne już ceny takie, czy co. Tu. Zakupiłem ten na dole. Miałem już go wcześniej, taki sam. I teraz zakupiłem znowu ten sam. Z tego względu, że mam cały połamany, popękany. Zaczepy są tak samo popękane, wszystko rozwalone. Chciałbym sobie kupić ten, no ale on kosztuje 5000. Ten. Więc dziękujemy panu. Chociaż ten nawet kosztuje tyle. Że zostanę przy tamtym za 1000 dolarów. Też przyjął dwie sarny, kilka tam uderzeń. No i mechanik mi trochę rozwalił jeden, więc mam pogięty cały, popękany, więc wymieniam. O, widzicie, mój jest tutaj popękany cały, pognieciony. To jest prostowane przez mechanika, bo uderzona. Wszystko się chwieje. Tu jest wnieciony, tam jest z tyłu pęknięty, woda się do niego dostaje. To nie trzyma już, to jest opuszczone w ogóle, więc cały wymieniam. 1000 parę dolarów, walić to. Ja czekam tu na nich, bo oni mi to przywiozą. I ten. Zaczepię sobie to na górę pasem i w domu zamontuję. To nie jest trudne zamontować. Na
Nad siedzeniami się też zastanawiam. $1000 ponad jedno, wymienić dwa i święty spokój. Ale na razie się skupię na tym. Z siedzeniami to muszę mieć z pół dnia tutaj wolnego, żeby w ogóle zacząć to robić, bo ja to tutaj zrobię i od razu te wywalę. Więc i żegnam Was w tym odcinku i zapraszam na następny. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie.